Moi drodzy, dzisiaj zaczniemy mówić o człowieku, o tym akurat temacie, który, jak się okazuje, jest właściwie dla systemów filozoficznych pewnego rodzaju sprawdzianem. To, w jaki sposób człowiek jest pojmowany przez filozofię, będzie bardzo dużo mówił o tym, w jaki sposób ten system filozoficzny patrzy na świat, w jaki sposób patrzy na Boga, w jaki sposób rozumie rzeczywistość. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma. Więc spojrzenie na człowieka dla Arystotelesa jest rzeczywiście wyjątkowo ciekawe, ale nie znaczy to, że nie ma pewnego rodzaju związanych z tym trudności i aporii. Niestety one są, tak samo jak w przypadku podejścia do tego pierwszego poruszyciela, czyli Boga, będziemy widzieli, że czegoś ewidentnie brakuje u Arystotelesa. To tak trochę uprzedzając niejako wykład, ale myślę, że w tym przypadku warto jest najpierw, zanim wejdziemy jeszcze w te szczegóły różnego rodzaju, najpierw warto jest zrozumieć taką ogólną strukturę filozofii Arystotelesa, jeżeli chodzi o refleksję dotyczącą człowieka. Warto jest zrozumieć to, że faktycznie czegoś tutaj brakuje, czegoś tutaj nie ma, że kropki nad i Arystoteles w tej dziedzinie faktycznie nie postawił i że zostało to zrobione, jak się potem okaże, przez świętego Tomasza. I warto też zwrócić uwagę na to, że trzy takie zagadnienia, trzy takie ogromne jakby kwestie, które oczywiście są ze sobą powiązane, które wyznaczają na mnie jako, można powiedzieć, charakter metafizyki, mianowicie to, w jaki sposób pojmuje się byt, pojmuje się w ogólności rzeczywistość, takim najbardziej, powiedzmy, elementarnym poziomie. Czym jest byt? W jaki sposób byt? Z czego jest złożony, jeżeli jest faktycznie złożony? Czy jest wieloraki, czy nie? Czyli rozumienie bytu, rozumienie właśnie Boga, powiedzmy, tak, bytu absolutnego. I trzecia kwestia to jest właśnie człowiek. Okazuje się, że te trzy zagadnienia. I w przypadku tych trzech zagadnień widać, że u Arystotelesa zabrakło tej przysłowiowej kropki nad i. Tyle tylko, że w przypadku zrozumienia bytu tak bardzo może to nie jest widoczne, bo nie widać tych wszystkich trudności i aporii, tych wszystkich jakichś paradoksów, sprzeczności, które wikła się system. Natomiast w przypadku pierwszego poruszyciela widzieliśmy, że to trochę tak nie do końca było jasne i pewnego rodzaju się trudności pojawiały. Arystoteles pewnych rzeczy nie był w stanie rozwikłać. Natomiast w przypadku refleksji dotyczącej człowieka to chyba najbardziej jest widoczne, że czegoś tutaj nie ma. Bo jeżeli mówimy o człowieku w tym najbardziej podstawowym, na takim najbardziej podstawowym poziomie metafizycznym, to już jakby na samym początku możemy z własnego niejako doświadczenia zauważyć, gdzie będzie ta trudność leżała, skąd ona się będzie brała, bo to niejako z doświadczenia każdego człowieka wynika. Że po pierwsze widzimy, że jesteśmy w jakiejś przynajmniej mierze częścią świata przyrody, że nasze ciała podlegają procesom jakimś biologicznym, procesom, czy też jakieś oczywiście reakcje chemiczne ogólnie, no też prawa fizyki. To wszystko jest czymś, co dotyczy przynajmniej jakby części naszej natury. Przynajmniej częściowo jakoś należymy właśnie do tego świata przyrody. Jesteśmy takimi samymi, no właśnie, zwierzętami, tak? Tak Arystoteles zresztą przecież człowieka nazwie, zoon logikon, czyli zwierzę rozumne. Więc jesteśmy zwierzętami, jesteśmy jakoś jakby no, mieszkańcami świata, w którym tego przyrody, a z drugiej strony jednak jest w nas coś, co będzie poza ten świat wykraczało. I co również u Arystotelesa zostanie jakoś odkryte, czy może nie odkryte, już zostało wcześniej, ale zostanie zaznaczone, chociaż nie jest tak bardzo wyraźne jak w refleksji Platona, a jednak też jest widoczne, jeżeli się dobrze na to popatrzy, w jaki sposób Arystoteles mówi, myśli, pisze o człowieku. Widzimy, że faktycznie jest w człowieku coś, czego nie da się zredukować do tego, co jest biologiczne, do tego, co jest przyrodnicze. Czyli u Arystotelesa w jakiejś mierze mamy przezwyciężenie tej znaczącej trudności, która jest zawsze jakoś w filozofii widoczna. Bo problem człowieka jest faktycznie problemem bardzo trudnym i wielu filozofów jawnie o tym pisało, że to jest coś, czego jakby nigdy... Sam Platon tak w Państwie pisze, że to jest jakby kwestia duszy. Kwestia duszy to jest kwestia, której nigdy nie będziemy w stanie
dokładnie zrozumieć i pojąć. Nie będziemy w stanie zrozumieć. Wielu filozofów nowożytnych dokładnie tę samą myśl wyraża, że kwestia człowieka jest kwestią po prostu albo bardzo trudną, albo wręcz nawet jakoś niewyjaśnialną do końca. Oczywiście pamiętajmy o tym, że filozofia nowożytna charakteryzuje się właśnie niestety z powrotem, jakby takim powrotem do pewnego rodzaju redukcjonizmu, powrotem do rozwiązań skrajnych. Już kiedyś tutaj mówiłem, że w ogóle tak jest, że te współczesne systemy myślowe, współczesne, powiedzmy nowożytne, tak może lepiej, filozofię charakteryzuje bardzo często właśnie coś takiego, że mają rację, jeżeli chodzi o to, co podkreślają, co afirmują, a mylą się w stosunku do tego, co negują. Bo rzeczywistość jest wieloaspektowa. Rzeczywistość wymaga przezwyciężenia rozwiązań skrajnych, ale to przezwyciężanie nie jest jakąś mechaniczną, taką powiedzmy kombinacją liniową w matematyce, byśmy powiedzieli. Czyli nie jest czymś w rodzaju takiego połączenia, złączenia, bo nie da się często tych rozwiązań skrajnych tak ze sobą jakby bezpośrednio połączyć. Trzeba jakby je przezwyciężyć, trzeba stworzyć pewną syntezę. Syntezę, która będzie niczym innym jak właśnie ten wierzchołek, który góruje nad tymi dwoma przepaściami. Trochę w porządku moralnym podobnie jest z cnotą, która jest przecież niczym innym jak właśnie nie jakimś połączeniem bezpośrednim dwóch skrajności w dziedzinie moralnej, w dziedzinie postępowania, tylko jest niczym innym jak pewnym wierzchołkiem, który góruje nad tymi skrajnymi rozwiązaniami. To tak podobnie jest tutaj. I będziemy musieli tutaj umieć przezwyciężyć te dwie skrajności, dwa takie poglądy, które właśnie jakoś już zaznaczyłem, czyli z jednej strony traktowanie człowieka jako przyrodniczego fenomenu, jako czegoś, co należy całkowicie do świata przyrody, a z drugiej strony traktowanie człowieka jako czegoś, co ostatecznie jest jakimś upadłym, czy po prostu jakimś pochodzącym jakby spoza tego świata, no powiedzmy tak, aniołem, jakimś duchem, jakąś świadomością, jakimś umysłem, takim trochę aniołem, który z jakiegoś powodu znalazł się tutaj w świecie, za bardzo nie wiadomo dlaczego, może tam potem religia czy mitologia dopowiedzieć dlaczego, ale w każdym razie jest czymś zasadniczo obcym temu światu. Znalazł się tutaj i czuje się wyobcowany, czuje się jakoś taki inny, zdecydowanie inny od reszty. Trzeba te dwa rozwiązania jakoś przezwyciężyć. Oczywiście rozumiemy dobrze jako katolicy, że w raju ludzie dobrze wiedzieli, kim są. Że jeżeli odczytamy w takim bardzo, nawet na takim bardzo ogólnym poziomie to wszystko, co to słowa, które Księga Objawienia nam mówi, oczywiście wraz z komentarzami najlepszych teologów, z wypowiedziami Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, to jest rzeczą jasną, że człowiek chociażby z racji tego, że nie miał skażonego umysłu przez grzech pierworodny, że również oczywiście posiadał, a sam Adam posiadał wiedzę taką wlaną, dodatkową jeszcze, która była jednym z darów pozaprzyrodzonych, które zostały utracone po grzechu i nigdy już nie zostały przywrócone. No i oczywiście jeszcze posiadał łaskę uświęcającą i tym samym też miał dostęp jakby do samego Boga, którego oczywiście nie poznawał jeszcze w sposób taki jak święci błogosławieni w niebie, ale jednak też dzięki cnocie wiary miał też pewnego rodzaju jakby dużo lepsze pojęcie o rzeczywistości. Natomiast wraz z grzechem, wraz z upadkiem ludzkości, pomimo tego, że zostają pewne resztki tej wiedzy, którą wtedy ludzkość miała, to jednak bardzo szybko przyczepiają się do tego rozliczne błędy i następuje poważna deformacja. Potem się to będzie pojawiało, gdzieś te resztki tego pierwotnego objawienia gdzieś w postaci jakiejś skażonej błędami będą się pojawiały, będziemy o tym zaraz też mówić. Więc ludzie w jakimś tam mierze pamiętali o tym, na przykład, że mają nieśmiertelną duszę. Tak? Pomimo tego, że nie wszystkie to kultury jakoś tam przechowały tę pamięć, ale zasadniczo jakoś często o tym pamiętano. Więc nie tylko ten składnik naturalistyczny, ale ten powiedzmy spiritualistyczny składnik gdzieś tam się zachował. Ale bardzo ciężko było połączyć ze sobą te dwa nurty. Tak? I teraz widzimy, w dzisiejszych czasach bardzo mocny jest redukcjonizm polegający na traktowaniu człowieka właśnie jako jakiegoś bytu czysto naturalnego, takiego biologicznego. Często
będzie się to odbywało w ramach takiej koncepcji, która każe traktować duszę jako pewnego rodzaju taki epifenomen, czyli pewnego rodzaju jakby objawiający się wskutek jakby pewnej struktury materii, jakiegoś uporządkowania materii, tego, co jest materialne, tego, co jest biologiczne, chemiczne, fizyczne, no, jakiś skutek tego uporządkowania, jakiś wyłaniający się z tego uporządkowania jakiś efekt, który jest odbierany przez nas jako dusza, jako świadomość. Świadomość jakby będąca efektem, duchowość będąca efektem jakiegoś takiego czy innego uporządkowania materii. I to jest bardzo powszechne wśród tak zwanych filozofujących fizyków. Jest to bardzo powszechne wśród dzisiejszych przyrodników, poza oczywiście tymi, którzy zachowują wiarę katolicką na przykład, czy też jakąś powiedzmy inną, która też w jakiejś mierze jest przecież jakby no, chroniąca przed takimi błędami. Więc jest to coś rzeczywiście bardzo, bardzo rozpowszechnionego. No i to bierze się oczywiście z jakiegoś niezrozumienia pryncypiów filozoficznych. Można łatwo pokazać pewną sprzeczność czy absurdalność tego rodzaju poglądów, ale niezależnie od tego są one dość rozpowszechnione. W samej fizyce mówi się o takim zjawisku emergencji. Mianowicie powstają pewne struktury, na przykład pojawiają się tak zwane pary Coopera w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych, które, przepraszam, to w niskotemperaturowych nadprzewodnikach, które odpowiadają za właśnie zjawisko nadprzewodnictwa. Pojawiają się one dlatego, że pewne określone warunki powodują, że coś, co normalnie zupełnie niewidoczne, pewna jakaś, no właśnie, ta potencjalność, by powiedzieli, ta możność do tego, żeby te elektrony się w owe pary połączyły i w ten sposób stawały się nośnikami właśnie prądu, to się okazuje, że jednak w tych warunkach coś takiego powstaje, ale jakby nie da się tak łatwo stwierdzić, jakby znając właściwości danego metalu w innych warunkach, powiedzmy w temperaturze pokojowej, że takie właściwości będą się przejawiały. To wszystko jest jakoś zdeterminowane oczywiście, mieści się w możliwości, ale jednocześnie ciężko jest dobrze tę możliwość poznać, bo wiemy przecież już, że możliwość jest ostatecznie poznawana przez akt i dlatego jeżeli w takich warunkach nie były pewne rzeczy obserwowane, wcale nie tak łatwo jest czasem dojść do tego, że takie struktury będą się pojawiały. Idąc tym tropem, można oczywiście stwierdzić, że w takim razie podobnie będzie z duszą. Jeżeli struktury materii organicznej są odpowiednio jakoś tam złożone, to zjawisko życia powstaje w sposób spontaniczny i to życie potem ma już charakter nie tylko jakiś wegetatywny, roślinny, ale też i zwierzęcy, a też i potem może przyjąć postać jakiegoś życia świadomego i rozumnego. Prawda? I w ten sposób wszystko jest niby wytłumaczone i zjawisko, jakim jest człowiek i jego specyfika, jakby stają się pozornie zrozumiałe właśnie na podstawie takiego wytłumaczenia sięgającego do samej tylko i wyłącznie możliwości materii, z której jest wyprowadzana wszelka jakakolwiek taka właśnie jakaś duchowa natury. Tak? To jest ten redukcjonizm bardzo dzisiaj rozpowszechniony, a z drugiej strony mamy bardzo mimo wszystko silne, tylko że jednak u niektórych ludzi, ale pewne tendencje do właśnie spiritualizmu, do traktowania człowieka jako raczej jakiegoś zagubionego tutaj na świecie ducha, czyli mamy traktowanie człowieka w sposób taki bardzo dualistyczny, gdzie te dwa elementy, dusza i ciało, są zupełnie sobie obce. To widzimy bardzo mocno w refleksji Kartezjusza. To jest zresztą coś, co jakoś w nowożytności jest w ogóle rozpowszechnione. Tak? Jeżeli sięgniemy do przeszłości, to być może nawet przypomnimy sobie, że kiedyś tak sami uważaliśmy. Ja kiedy nie znam jeszcze myśli świętego Tomasza, no też tak dość dualistycznie traktowałem człowieka. Zresztą w ogóle pamiętam jako dziecko, że mi się w ogóle wydawało takie skłonności platońskie dość mocne jako dziecko. Pamiętam takie jakby intuicyjne, w sensie tak mi się wydawało, że człowiek to jest właśnie dusza, człowiek to jest umysł, ciało jest po prostu czymś takim w rodzaju przypadkowo jakby wykorzystywanego przez duszę narzędzia, które po prostu no, takie jest, a nie inne i właściwie to najlepiej byłoby się tego pozbyć. I to był jedyny dogmat, którego naprawdę nie rozumiałem, czyli na wiarę przyjmowałem,
i jakby nie byłem nastawiony jakoś negatywnie do niego, ale nigdy nie rozumiałem, po co jest zmartwychwstanie. To dopiero kiedy poznałem świętego Tomasza zrozumiałem. Nigdy nie mogłem zrozumieć, po co Pan Jezus zmartwychwstał. Bo mi się wydawało tak intuicyjnie, że no skoro zwyciężył zło, umarł, no to już wiadomo, że no dusza no to jest przecież zawsze żywe, to jest tak samo z siebie, no to poszedł do nieba, no będzie miał pójść, prawda? I to no już wszystko załatwione, a tam ciało jakieś, no to przecież niepotrzebny jakiś element, który jak najlepiej trzeba się go i tak kiedyś będzie pozbyć i w niebie przecież tam Pan Bóg jest duchem, to po co jakieś ciało, prawda? Zupełnie takie oczywiste i nie mogę w ogóle zrozumieć, po co jest zmartwychwstanie, po co ma być zmartwychwstanie właśnie tych błogosławionych świętych na końcu czasów, po co to w ogóle jest. Tak? Przecież to niepotrzebne do niczego. Tak? To dopiero święty Tomasz mi uzmysłowił, po co jest w ogóle właśnie ciało. Tak? Także to jest coś, co w niewielkiej liczbie ludzi występuje, ale występuje właśnie trochę takie przekonanie, że ciało jest jakimś elementem niekoniecznie jakoś potrzebnym, jakoś tam powiedzmy obcym, no i jak już jest, no to jest, no to przecież nie będziemy z tego powodu jakoś tam się smucić, no ale zasadniczo to po co tak właściwie, tak? Że człowiek to właściwie powinien być takim aniołem, a no nie wyszło, więc no nie, jest trudno, nie udało się, ale nie będziemy tam się tego cieszyć z tego powodu, że się nie udało, to się nie udało, no trudno. Się okazuje, że to jest bardzo błędne. Święty Tomasz bardzo dokładnie będzie nam pokazywał sens posiadania ciała. To jest coś takiego, co u Arystotelesa wiadomo, że tak mocno nie może wybrzmieć z tej przyczyny, że Arystoteles nie może patrzeć na fakt ludzki z perspektywy nadprzyrodzonej, a tak właśnie będzie patrzył święty Tomasz. Ale u Arystotelesa jako przyrodnika będzie widoczne to, że w człowieku jednak jest dużo tego elementu biologicznego i że ta intuicja właśnie powiedzmy medyka, tak, bo to jest taka bardzo medyczna intuicja, medycyna dawała Grekom przekonanie, już wtedy to było mocne, to rzeczywiście jest taki istotny wkład medycyny, nauk właśnie medycznych, filozofię i to jest u Arystotelesa bardzo mocne, przekonanie o tym, że organizmy biologiczne w sposób oczywiście taki nieświadomy, taki immanentny, ale dążą do jakiegoś celu, że no właśnie te procesy lecznicze są czymś naturalnym, że organizm chce przedłużyć swoje istnienie, robi wszystko, nie tylko oczywiście przez rozmnażanie, to też Arystoteles będzie podkreślał, żeby zachować gatunek, ale też na poziomie jednostkowego jakiegoś tam bytu, egzemplarza konkretnego. On chce jak najdłużej żyć i chce być jak najzdrowszy, chce jak najpełniej przeżywać swoje życie. Więc tutaj to jest źródło właśnie tego wywyższenia pośród innych przyczyn, właśnie przyczyny celowej. Dlaczego u Arystotelesa właśnie przyczyna celowa jest najważniejsza? To ma swoje źródło właśnie w tej zasadzie wziętej z nauk medycznych. A więc to już nam pokazuje, że jednak skoro człowiek, no te naturalne procesy jakoś go tam leczą, w jaki sposób człowiek tak no... No też tak intuicyjnie chce jak najdłużej żyć, więc nie jest czymś takim zupełnie absurdalnym to połączenie duszy i ciała. Będzie też oczywiście kwestia bardzo istotna, kwestia poznania. Będzie u Arystotelesa z tej właśnie strony będzie przychodziła odpowiedź, dlaczego ciało jest czymś istotnym. Ciało będzie rzeczywiście czymś, co jest dla człowieka po prostu naturalne, co jest czymś dla niego właściwym, a nie jakimś przypadkowym. Ale wróćmy może właśnie do tej wcześniejszej odpowiedzi, bardzo interesującej, odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek, które to pytanie zostało rozwikłane oczywiście najpierw na poziomie mitologicznym i religijnym, bo kojarzymy to na poziomie filozofii z Platonem, słusznie, ale przecież najpierw jest mitologia i religia. Właśnie u Platona składnik mitologiczny, religijny jest bardzo istotny. Składnik, który bierze się z orfizmu. Odnośnie orfizmu w ogóle kiedyś będę musiał trochę chyba więcej powiedzieć. To pewnie przy okazji Plotyna, dlatego że jest taka ciekawa nić łącząca tych trzech panów na P, to znaczy Pitagorasa, Platona i Plotyna. Jest pewien istotny wątek, który wszystkich łączy. Przy okazji omawiania metafizyki czy ontologii Plotyna będzie wtedy chyba najlepszy moment, żeby powiedzieć więcej o orfikach. Teraz niekoniecznie, bo byśmy za bardzo poszli gdzieś tam jakieś boczne, takie zupełnie kwestie, nieistotne może.
Ale jeżeli chodzi o koncepcję człowieka, która właśnie z orfizmu poprzez Pitagorasa znajduje się u Platona, no to po prostu jest to bardzo, bardzo ciekawa, ale i też można powiedzieć zawierająca pewne elementy prawdy, takiej nawet tej objawienia pierwotnego, ale niestety bardzo mocno skażona jakimiś dodatkami. Bo po prostu człowiek jest zasadniczo duchem, jest jakimś duchem, który ma boską naturę, można powiedzieć, do pewnego stopnia przynajmniej. Tak? Tam nie ma takiego rozróżniania między absolutem a jakimiś innymi bytami boskimi. Ta sfera boska jest jakoś po prostu transcendująca. Więc jest jakiś taki duch, który zresztą u Platona, poza Timajosem, gdzie jest przedstawione stwarzanie przez Demiurga, powiedzmy, tak, jakieś kreowanie owych dusz, one są tam gdzieś na gwiazdach tworzone, ale tak poza tym w Fedonie na przykład, czy w innych dialogach Platon przedstawia duszę ludzką jako istniejącą odwiecznie, bo dla Greków nieśmiertelność i wieczność są bardzo ściśle powiązane. Jeżeli coś jest niezniszczalne, no to ponieważ nie ma jeszcze koncepcji, takiej koncepcji liniowej czasu, ponieważ nie ma jeszcze koncepcji stworzenia, u Platona są pewne, w Timajosie, są takie pewne intuicje, no też nie wiadomo do końca skąd wzięte, czy nie przypadkiem też jakieś pozostałości objawienia, czy zaczerpnięte gdzieś ze Starego Testamentu, czy skądś wzięte, ale tak czy siak, bardzo słuszne oczywiście. Natomiast zasadniczo dla Greków, jak już wiemy, właściwą była koncepcja czasu zupełnie inna, kolista, taka właśnie, która dobrze odpowiada obrazowi świata według Arystotelesa, gdzie od wieków, od zawsze jest pierwszy poruszyciel, który powoduje te koliste ruchy tych niebieskich wszystkich tych substancji, które z kolei poruszają tym wszystkim, co jest tutaj na ziemi. Więc no, dusza jest po prostu odwieczna, jest zawsze. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast no, stało się coś strasznego, bo ta dusza, która była przeznaczona właśnie do tego życia w tej przestrzeni, tym hiperuranium, w tym nadniebieskim świecie, no, jakoś z niego spadła. Jakiegoś grzechu się dopuściła, nie była gorliwa w kontemplowaniu idei. Coś się tam stało bardzo poważnego, no, co można traktować jako pozostałość grzechu pierworodnego właściwie, prawda? Pewnie to jest właśnie źródłem tej myśli, ale niezależnie od tego, no stało się coś strasznego, dusza została zrzucona z nieba w świat materialny, w ten świat rzeczy zmiennych i ginących, świat rzeczy, które jakby no, są raczej pozorami rzeczywistości niż samą rzeczywistością. No i oczywiście to wcale nie zmienia natury duszy, ona przez to nie staje się czymś śmiertelnym, ona cały czas jest sama z siebie nieśmiertelna, to zresztą powoduje, że jest w stanie poznawać ideę, tak? Bo jest pewna odpowiedniość pomiędzy nimi i pomiędzy duszą. One są też niezniszczalne, wieczne, tak samo i dusza, dlatego jest jakoś zdolna do ich poznawania. I oczywiście jest u Platona bardzo ciekawa koncepcja specyficzna, koncepcja poznawania poprzez przypominanie sobie, przez anamnezę, przypominanie sobie tych idei, które gdzieś tam jakoś wcześniej były obserwowane, oglądane, kontemplowane, ale i wskutek wcieleń konkretnych, tych kolejnych, jakby no, nie wszystko zostało zapomniane, nie wszystko jakoś, pewne rzeczy da się jednak jakoś no, uświadomić, można do nich wrócić i zasadniczo wiedza jest niczym innym jak właśnie przypominaniem sobie tego, co już dusza kiedyś wiedziała. Ale ciekawą jest rzeczą to i zupełnie przecież niezgodną z wiarą katolicką, jest bardzo charakterystyczne i dla pitagoreizmu, też i dla Platona, i to jest też w orfizmie, że po prostu następuje przechodzenie w kolejne życia, w kolejne organizmy, tak powiedzmy. Ta dusza się jakby potem wchodzi w kolejne i niekoniecznie w ludzi. Może to być zwierzę. Może to być zwierzę. Dlatego też często, no to właśnie w sekcie Pitagorasa, stąd właśnie zakaz jedzenia mięsa, żeby swojej cioci tam nie zjeść, czy babci. Na wszelki wypadek, prawda? Więc to jest to jakoś zrozumiałe wtedy, jeżeli się w to wierzy. I to jakby widzimy też pewne istotne podobieństwo do systemów filozofii dalekowschodniej. Tak? Dusza, która jakoś jest skazana trochę na takie wcielenie. Oczywiście
w jaki sposób ma się wyzwolić dusza, no to już trochę tutaj zależy od tego, czy mówimy o orfikach, gdzie jest wymiar taki, powiedzmy, rytualny, podkreślany, czy mówimy o Platonie, gdzie właśnie filozofia jest taką terapią, jest takim narzędziem do tego, żeby się dusza wyzwalała. Jest niczym innym jak środkiem zbawienia dla duszy. A zbawienie polega właśnie na tym, żeby się dusza z ciała wyzwoliła, bo w ciele dusza poznawać prawdy do końca nie może. Jest bardzo przez ciało ograniczana. I tutaj są pewne oczywiście niuanse, bo święty Tomasz nam potem pokaże, że jest trochę prawdy w tym, że ciało rzeczywiście powoduje pewne obciążenie duszy. Dusza rzeczywiście poprzez ciało poznaje z jednej strony, tak jak Arystoteles powie, ale z drugiej strony faktycznie ciało duszę trochę no tak obciąża i faktycznie tak jest, że dusza jest no taka, no powiedzmy sobie, mniej żwawa w kontemplowaniu prawdy przez to, że musi ciało ożywiać, musi je organizować. Ale właśnie, to jest myśl, która u Platona nie występuje. Ciało to wcale duszy nie... Znaczy dusza ciała wcale nie organizuje, nie tworzy, tylko jest jakimś elementem z zewnątrz, jest tylko jakimś poruszycielem. Jest trochę tak jak taki poruszyciel, taki motor właśnie. Tak jak mówiliśmy trochę o tym obrazie tych kosmicznych sfer, prawda? Był taki zewnętrzny motor, który poruszał to Słońce, czy Księżyc, czy jakąkolwiek planetę, ale jakby tak z zewnątrz, no to trochę podobnie jest w przypadku człowieka, że jest dusza takim właśnie zewnętrznym poruszycielem, dlatego ona może potem być poruszycielem jakiegoś innego, powiedzmy, ciała takiego, tak? I tutaj oczywiście pojawia się wobec tego pewien problem, bo w jaki sposób mamy zrozumieć jedność takiego bytu, tak? No bo jest jakiś taki zewnętrzny motor, który taka dusza, powiedzmy, rozumna, bo rozumie Platon, że jest logosem przede wszystkim, tak? Jest związana z zdolnością do poznawania prawdy dusza, bo to jest też wielkie odkrycie Sokratesa, tak? Ale jest u Platona coś, czego u Sokratesa nie było, właśnie to przeciwstawienie duszy i ciała, tak? Znaczy, to w różnych dialogach w różnym stopniu, ale zasadniczo jest dość mocne. Więc mamy ten logos, ale przecież z drugiej strony bardzo interesujący dialog Państwo pokazuje nam próbę podjętą przez Platona zrozumienia natury ludzkiej duszy. No i ciekawym jest ten, powiedzmy, proces dochodzenia do prawdy, bo on rozważa pewną analogię, że będzie trochę podobnie jak w przypadku polis. Tak? Że mamy w przypadku państwa, miasta, mamy trzy takie warstwy ludności. Tak? Mamy tę warstwę tą rządzącą, powiedzmy, filozofów, mamy tych strażników, wojowników, powiedzmy, ta kastę tych obrońców, no i mamy tych, którzy zajmują się pracą, którzy zajmują się po prostu tworzeniem tego, co jest potrzebne do materialnego przeżycia. I to samo można odnieść do pojedynczego człowieka i powiedzieć, że w nim też w takim razie są trzy takie jakieś warstwy, trzy takie, czasem mówi się o trzech duszach u Platona, ale to jest też przedmiotem pewnej kontrowersji. Giovanni Reale, który dość dobrym jest znawcą Platona, twierdzi, że jest to jednak pewne nadużycie, czy powiedzmy, jest to błędna interpretacja, bo faktycznie Platon jednak stara się pokazać, że chodzi o jedną duszę i Reale właśnie nawiązuje do tegoż właśnie państwa, tak? Bo państwo jest jedno. Te trzy warstwy mają współpracować ze sobą i wobec tego raczej chodzi o coś innego, że dusza jest czymś jednym, ale no, w jakiś sposób zajmuje się i poznawaniem prawdy i też w jakiś sposób odpowiada za ten tak zwany timus, czyli tą władzę gniewliwą, odpowiadającą, no, powiedzmy, no, naszej tej znanej już potem w etyce, już nawet i Tomasza z Akwinu, właśnie tej irascibilitas, czyli tej pożądliwości takiej, tak, zmysłowej. No i potem jeszcze oczywiście epitymia, czyli to pożądanie takie, powiedzmy, cielesne. I na dobrą sprawę to tutaj w tej koncepcji widać, że no właśnie są pewnego rodzaju trudności, które wynikają z tego, że Platon nie znał koncepcji ruchu w sensie metafizycznym, tego co wielkiego osiągnięcia Arystotelesa, rozumienia ruchu jako przejścia z możności do aktu, że bez tych pojęć możności i aktu, bez pojęcia
władz duszy, które są pewnymi możliwościami czynnymi, tak? Czyli są takimi no, przypadłościami, które zdolne są do działania, do emanowania z siebie pewnych aktów, które wtedy mogą być różne. Tak? Jest jedna dusza, ale ta dusza posiada różne władze. Wobec tego może z siebie jakby emanować różne akty. Może być podmiotem różnych działań, to zarówno tak bardzo różnorodnych i takich, które związane są z działalnością rozumową, z poznawaniem prawdy, która jest czymś ogólnym, która jest czymś koniecznym, która jest czymś niezmiennym. Tak? A to jest cecha przecież idei. To wymaga właśnie no, duchowości, jakby transcendowania tego, co cielesne. Ale z drugiej strony ta sama dusza jest zdolna do pewnych takich zupełnie biologicznych działań. Właśnie takich związanych z tym, z odżywianiem, z przyjmowaniem pokarmu, z rośnięciem, z rozmnażaniem i tak dalej. To jest właśnie ten główny problem. Jak to połączyć? Jak ze sobą zespolić te dwie rzeczywistości? W dużej mierze dzisiejsza filozofia się od tego jakoś problemu może nie tyle uwolniła, co jakby no, uciekła. Tak? Że po prostu się nie próbuje jakoś tego w ten sposób opisywać. Więc mamy koncepcję, która jest na swój sposób bardzo ograniczona, bo ona nie bardzo potrafi zrozumieć złożoność człowieka jako tego, który jest czymś jednym, pomimo tego, że przejawia się zarówno na poziomie biologicznym, jak i też na tym poziomie takim bardzo rozumowym, duchowym, wykraczającym poza to, co materialne, ale za to podkreśla wymiar ten intelektualno-duchowy. Pod tym względem jest bardzo, bardzo znaczącym krokiem do przodu. To trzeba przyznać. Sokrates, Platon i Arystoteles to rzeczywiście jest taka trzy takie kroki, trzy takie elementy pewnego przekroczenia tego, co materialne. To bardzo widać, kiedy się porówna sposób rozumienia duszy przez właśnie nawet już u Sokratesa z tym, co zostanie potem jakoś rozpowszechnione chociażby w filozofii stoików, gdzie dusza jest rozumiana bardzo materialistycznie, bo musimy pamiętać o tym, że jakby w ramach powiedzmy tego drugiego nurtu, bo teraz mówiliśmy o tym spiritualistycznym takim, tak, traktującym człowieka bardziej jako ducha, właściwego nurtu właśnie jakoś wynikającego z jakiejś recepcji myśli orfików obecnego u Pitagorasa, u Platona, ale poza tym był ten właśnie nurt naturalistyczny. I on się objawiał na samym początku w filozofii tej przedsokratejskiej, filozofii, wiemy już dobrze, bardzo monistycznej, więc takiej, która za bardzo nie odróżniała pomiędzy ani czy to duchem, czy materią, pomiędzy takim bytem, czy innym. Tam wszystko było ze sobą jakoś powiązane. Raczej były to wszystko przejawy czegoś jednego. I dlatego tam nawet czasem nie do końca wiadomo, czy chodzi o materię, czy o ducha, bo na przykład u Heraklita jest przecież jakiś logos, nie tylko ten jeden taki logos taki, który jakoś, powiedzmy, kieruje tymi wszystkimi procesami, które zachodzą, z których świat się składa właściwie, ale też jest jakiś logos taki indywidualny, związany z konkretnym człowiekiem. A jednak ciężko powiedzieć, czy ma on charakter ducha, czy materii, bo nie ma tego oddzielenia. Czyli widać, że ten dualizm taki, który jest u Platona, jest jakoś bardzo pożyteczny na swój sposób, ponieważ on pokazuje, że musimy mieć świadomość pewnych różnic. Bo to w ogóle też na tym polega, że trzeba rozróżniać, tylko nie wolno rozdzielać. Tak? Na tym też przecież polega filozofia Tomasza. Więc dokładnie to, przecież ileż on tam rozróżnia. U Arystotelesa też jest to rozróżnianie tych wewnątrzontycznych jakichś elementów. Tak? Właśnie na tym to polega, że trzeba umieć rozróżniać, tylko właśnie nie wolno oddzielać, nie wolno po prostu jakoś tak rozrywać tej jedności. Tak? No, rozerwanie jedności między duszą i ciałem to jest śmierć. Rozerwanie jedności między państwem i kościołem, prawda? To jest, ale trzeba rozróżniać. Trzeba wiedzieć, że to są trochę różne rzeczywistości, ale są jakoś powiązane. I w przypadku tej jakby, no, tu jest taki najgłębszy poziom tej jedności, bo my mówimy o jednym bycie, które jest złożone właśnie z duszy i z ciała. Tak? Więc jeżeli chodzi o ten nurt naturalistyczny u filozofów tych najwcześniejszych, no właściwie można powiedzieć, że wszystko jest ze sobą jakoś powiązane, więc dusza jest po prostu nie tyle jakoś przeciwstawiona materii, bo ciężko tam nawet mówić o materii w takim późniejszym rozumieniu, kiedy już materię oddzielano, jakby definiowano poprzez właśnie jakby pewne odniesienie do ducha. Tak? Natomiast tam się
przede wszystkim uwidacznia to, że dusza jest traktowana jako pewna zasada ruchu. To, co się rusza, ma duszę. To, co jest dla Thalesa magnes, ma duszę, no bo magnes może poruszać. Tak? Też rozumiemy, skąd się też w kulturze wzięły takie określenia jak żywe srebro. Tak? Czyli rtęć, która rozlana jakby się sama porusza. Ma w sobie jakąś zasadę ruchu, więc to jest coś żywego. I tak to będzie wyglądało. I tak na przykład u Demokryta w atomizmie. Oczywiście dusza też ma charakter atomistyczny, czyli jest zbudowana z atomów, tylko że atomy duszy mają są bardziej żwawe, bo mają kulisty kształt. Kula wiadomo, że lepiej się powiedzmy tam porusza niż jakieś sześciany na przykład. Wystarczy sobie właśnie na podłogę kilka jakichś sześcianów, kilka jakichś kostek rzucić takich sześciennych i zobaczyć, co się bardziej będzie ruszało. I dlatego no, dusza jest czymś takim bardziej ruchliwym. Wszystko przenika, bo te kuleczki wszędzie wlecą, więc one jakoś to ożywiają. No i tak w ten sposób. Oczywiście to jest bardzo monistyczne i tak to właśnie jest w tym systemie. Dusza nie ma, jak tutaj zresztą widać, charakteru czegoś takiego zupełnie odmiennego. Tak? Jest czymś analogicznym. No to jak dzisiaj byśmy powiedzieli o neutrinach, że to one przez to jakby praktycznie przenikają, są takie maleńkie, jest ich pełno. No to takie praktycznie taka dusza trochę wszechświata. Tak? Takie coś na tym niemalże poziomie. Więc jakby nie ma charakteru czegoś zupełnie odmiennego. Tak? Dlatego podejście Arystotelesa jest wyjątkowe, bo ono jest z jednej strony bardzo naturalistyczne. On traktuje człowieka właśnie jak zwierzę. Właśnie zwierzę rozumne, zwierzę polityczne czy społeczne, zoon politikon, takie zwierzę, tak, które się jakoś tam organizuje w jakiś polis właśnie. Ale to jest jednak zwierzę, to znaczy będzie Arystoteles traktował faktycznie człowieka jako zwierzę, będzie go opisywał obok zwierząt jakichś tam domowych czy innych, w zoologii na przykład, tak? Choroby zwierząt i choroby dzieci też i ludzi i tam i dorosłych i tak dalej. To wszystko będzie pisane jakby obok siebie. Natomiast oczywiście Arystoteles jako przyrodnik będzie traktował już inaczej. To już nie będzie jakby życie nie będzie tylko kwestią dusza, która właśnie daje życie. Nie jest tylko jakąś zasadą jakiegoś tam ruchu. Tak? Tutaj jest właśnie ogromna różnica. I to jest coś, co się bardzo mocno wiąże z zainteresowaniami biologicznymi, z medycznymi. Tak? Właśnie to jest to pojmowanie jakby biologii w sposób taki skoncentrowany na organizmie. Nie tyle na jakichś konkretnych elementach, strukturach, które można wyróżnić, częściach ciała i tego, w jaki sposób działa jakiś tam organ na przykład, ale chodzi o zrozumienie tego, że konkretne byty ożywione są właśnie pewnymi organizmami. Tak? Czyli to jakby widzimy, bo to się bardzo mocno wiąże w ogóle z koncepcją metafizyki. No właśnie byty ożywione są jakby w lepszym stopniu substancjami. Im bardziej, im przede wszystkim właśnie przypisać należy substancjami. One najlepiej właściwie spełniają. Poza oczywiście bytem najwyższym, który stanowi jakiś zwornik całego świata, tak, czyli tym pierwszym poruszycielem, który jest tą najdoskonalszą substancją, to właśnie byty ożywione, zarówno konkretne egzemplarze roślin, zwierząt, konkretne egzemplarze ludzi, bo tam trudno jeszcze mówić o osobach przecież, tak, ale konkretne jednostki ludzkie, to wszystko są właśnie substancje pierwszej kolejności. Tak. Można jeszcze mówić o substancjach w takim pierwszorzędnym jakby znaczeniu w stosunku do jakichś minerałów, takich pierwiastków, elementów na takim najniższym poziomie. Ale właśnie te byty ożywione bardzo dobrze spełniają definicję substancji. A substancja jest też czymś podstawowym w metafizyce dla Arystotelesa. Wszystko jakby istnieje dla substancji. Substancja jest właśnie tym, co wszystko jakoś stanowi dla wszystkiego podstawę. Wszystko jakoś jest odnoszone do substancji. Substancja jest czymś najważniejszym. Dlatego też refleksja o człowieku, który w sobie przecież zdaniem Arystotelesa zawiera jakby te wszystkie elementy, bo jest w nim coś takiego, co jest właściwe dla roślin. Tak? Czyli związane jest właśnie z odżywianiem, bo dla Arystotelesa żyć, no to znaczy właśnie przynajmniej właśnie to. Czyli jest potrzeba odżywiania, jakiegoś rośnięcia, rozmnażania. Czyli to są te funkcje tej wegetatywnej władzy duszy, czy po prostu duszy wegetatywnej w samej roślinie, w roślinach, które już nie mają jakby innych władz, innych zdolności. Poza tym w człowieku są te same zdolności, które posiadają zwierzęta, więc człowiek jest zdolny do poznania zmysłowego i człowiek jest zdolny, jako jedyne zwierzę znane, tak, do tego, by jakoś transcendować
żeby poznawać coś ponad. I tutaj jest właśnie ten punkt, gdzie się ten wspaniały system Arystotelesa zaczyna się trochę komplikować, bo sam opisze, że tak z tym właśnie, z tą zdolnością właśnie do poznawania, do poznawania prawdy. Oczywiście no, nie ma żadnych wątpliwości, że tak jest, to jest jasne, pod tym względem jest całkowicie wierny Platonowi i temu drugiemu żeglowaniu, ale jednak nie bardzo do końca widzi, jak to powiązać, w jaki sposób traktować właśnie zdolność do poznawania prawdy jako jakoś powiązaną z takim biologicznym traktowaniem człowieka. Ale jakby wracając do samych tych metafizycznych pryncypiów, więc czym jest w takim razie dusza? Czym jest ten czynnik ożywiający? Czym jest ten ożywiający czynnik, który jest czymś więcej niż tylko zasadą ruchu, tak? Nie jest tylko i wyłącznie jakimś poruszycielem, ale jest również tym, co nadaje istotę, co nadaje jakby sens temu właśnie konkretnemu bytowi. Czyli jest właśnie formą. Tak? Mówiliśmy o tym przy okazji mówienia o formie i materii, że forma może być czynnikiem jakby formującym, określającym jakby zewnętrznie, tak? Jakiś konkretny byt, ale może też formować od wewnątrz. Może formować od wewnątrz. Jeśli formuje od wewnątrz, to wtedy nazywamy duszą. Tak? No i też z punktu widzenia, czyli jest na pewno formą, na pewno jest formą, czyli ciało jest właśnie materią, tak pojmowaną według Arystotelesa, czyli materia jest po pierwsze substratem, czyli pewnym składnikiem, tak, z czego coś jest zrobione, zbiorem jakichś składników, substratem, a z drugiej strony jest po prostu możnością, jest czymś, co jest zdolne do przyjęcia właśnie jakiegoś aktu, tak, czyli i też wiemy już, że forma, materia tak się łączą jak akt i możność, czyli że forma jest aktem, przy czym słowo akt jest oczywiście takie dwuznaczne trochę, ma dwa różne aspekty, bo akt to jest energeia, działanie, ale akt to też jest entelecheia, czyli to już jest ten jakby to, co zostało już jakoś no, zbudowane, to co w sobie niesie cel, bo to stąd słowo entelecheia pochodzi, czyli coś, co już jakoś jest, jakąś ukonstytuowaną jakąś taką rzeczywistością. Coś, co już zostało jakoś ziszczone i zrealizowane. Właśnie tym jest dusza. Tym, co zostało już jakoś zrealizowane i co w sobie posiada cel, bo będzie jeszcze jakoś realizowało siebie. Czyli dusza jakby dla siebie tworzy ciało i to ciało wykorzystuje dla swojego dobra. Dusza w tym sensie jest jakoś, widać bardzo wyraźnie, że jest tym czynnikiem dużo ważniejszym. No co zresztą wynika z tego, że jest właśnie aktem, że jest właśnie formą, czyli czymś, co tak jak forma nadaje tożsamość, nadaje jedność, nadaje taką pewną jednostkowość, całościowość, taką organiczność, nadaje pewnego rodzaju taką właśnie substancjalność, to jest ta forma substancjalna. Wobec tego dusza jest czymś niezwykle istotnym, tak? Ale jest jakoś powiązana oczywiście, bo forma i materia są jakoś ze sobą związane, bo forma jest formą konkretnego egzemplarza. Wobec tego nie może być czegoś takiego, żeby dusza konkretnego człowieka, żeby ona istniała przed wcieleniem i żeby potem po śmierci się wchodziła w jakieś inne ciała, a jeszcze jakiś inny gatunek. Żeby tam dusza ludzka potem była formą jakiegoś tam psa, prawda? I to potem święty Tomasz będzie do tego oczywiście nawiązywał, kiedy będzie się zastanawiał, czy to jest możliwe. Znaczy, na przykład, dajmy na to, polega opętanie, na przykład, albo na czym polega na przykład to, że anioł się pokazywał w postaci jakiegoś tam człowieka. Czy on w takim razie przyjął ludzką naturę, czy nie i tak dalej. I tam to będzie wtedy bardzo pomocne, te wszystkie rozważania i na rzecz, że tak to by do nich jakoś był w stanie oczywiście dojść na bazie swojej koncepcji bytu, ale nawet nie bardzo nie musiał, bo mógł to wszystko wykorzystać. Wobec tego nie może sobie forma po prostu przyjąć czegoś innego potem, tak? Jakby zupełnie inny, jakby konstytuować jakiś zupełnie inny byt, jakiegoś innego gatunku i tak dalej. Tak? To jest jasne, że jest jak bardzo ścisły związek pomiędzy duszą i ciałem w takim razie. I się okazuje, że to bardzo pomocne jest przy rozumieniu tego, czym jest człowiek, czy kim jest człowiek. Tak? I się okazuje, że ciało jest czymś bardziej w pewnym sensie uduchowionym, niż nam się zazwyczaj wydaje. Bo często jednak tak powiedzmy podświadomie tkwimy w paradygmacie kartezjańskim, gdzie dusza i ciało to są trochę takie dwa zupełnie jakby różne elementy,
które zostały jakoś tak doczepione do Kartezjusza, poprzez szyszynkę się łączy dusza i ciało. Tak? No i to tak mniej więcej jakoś wygląda, więc nam się wydaje, że coś jest cielesne, coś jest duchowe i to jest tylko jakoś przyczepione jedno do drugiego. A tutaj jest tak, że owszem, u Arystotelesa nawet już jakoś dusza, tak w cudzysłowie, wystaje poza ciało, bo jest jakby w niej coś, co nie sprowadza się do tego, co biologiczne. Nawet u Arystotelesa, gdzie właśnie nie jest ta kropka nad i postawiona, ale on dobrze rozumie to, bo jest właśnie metafizykiem, nie tylko przyrodnikiem, więc rozumie, że jest coś w człowieku, co wykracza poza to, co biologiczne. Ale z drugiej strony ta sama dusza, która zajmuje się nawet właśnie tym myśleniem, tym, co ogólne, konieczne, niezmienne, to ta sama dusza też w człowieku zapewnia właśnie jakieś procesy trawienne. I to też jest bardzo charakterystyczne podejście do duchowości u Tomasza z Akwinu. Tak? I to trochę też wpływa na pojmowanie religii oczywiście. Tak? Taka koncepcja człowieka, gdzie bo na przykład potem w etyce, co to znaczy kształtowanie cnót? Że kształtowanie cnót to jest oczywiście cnota, to jest nic innego jak pewna własność, pewna sprawność związana z duszą, jakby pierwszorzędnie, ale właściwie z całym człowiekiem. To znaczy, że cnoty naturalne również dotyczą kształtowania jakoś pośrednio tego, co jest właśnie cielesne. Także jakby ciało jest przez duszę wykorzystane jako pewne narzędzie dla dobra duszy. Tak? Bo ciało jest właśnie dla dobra duszy. To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz. Ciało jest dla dobra duszy. Oczywiście musimy to jakoś umieć, tak powiedzmy, zharmonizować ze znanym z objawienia faktem, który chociażby u świętego Pawła wybrzmiewa w listach, że są te pożądania duszy i pożądania ciała i one są różne. I trzeba jakoś iść za tym pożądaniem duchowym, a nie cielesnym. Tak? I dlatego my rozumiemy, dlaczego, to też jest taki jeden z istotniejszych powodów, dlaczego dla ojców Kościoła filozofia Platona była tak skutecznym narzędziem do tego, żeby uczynić wiarę katolicką, objawienie uczynić czymś jakoś racjonalnym. Tak? Że to była bardzo pomocna filozofia Platona, bo dawała, no, były pewne takie punkty wspólne. Tak? No tutaj mamy z objawienia, że mamy jakiś rozdźwięk między duszą i ciałem, no i tutaj mamy podobną koncepcję. Tak? Więc to jakby pasuje jedno do drugiego i można w ten sposób łatwo wyjaśnić potrzebę ascezy. No dlaczego jest asceza? No bo musimy z tego, co cielesne, wychodzić, tak? Samo w sobie przecież bardzo słuszne. Ale z drugiej strony też, kiedy już zaczęto dokładnie, kiedy opatrzność Boża doprowadziła chrześcijaństwo do takiego poziomu, że można było zajmować się niuansami, no to wtedy jednak trzeba było zwrócić uwagę na to, że przecież jednak człowiek jest jakąś jednością, że dusza i ciało mają ze sobą współpracować w taki sposób najściślejszy, jak to możliwy, bo przecież tak właśnie od początku miało być. Bo przecież grzech właśnie był tym czynnikiem, który spowodował, że ciało się już tak odprzęgło od duszy, w tym sensie, że już nie jest jej tak spontanicznie i naturalnie posłuszne i musimy dużo wysiłku wkładać, żeby właśnie to ciało do jakiegoś posłuszeństwa przywoływać, a nie jest to nam dane jakby tak z góry w sposób spontaniczny i naturalny, jak to było u Adama i Ewy przed grzechem. No? Także to jest coś takiego istotnego i trochę w chrześcijaństwie to jednak no jest jakoś tam ważne, żeby o tych niuansach pamiętać, że ciało jest czymś, co jest przez duszę faktycznie budowane i dusza faktycznie wykorzystuje ciało. Tomasz będzie nam dokładnie pokazywał, dlaczego jest tak istotne ciało z tej nadprzyrodzonej perspektywy, ale i u Arystotelesa jest to widoczne. Przede wszystkim ze względu na rozumienie poznawania tego umysłowego. No bo przecież ostatecznie szczęście u Arystotelesa jest podobnie jak u Platona rozumiane jako skutek poznania tego, co jest niezmienne, tego właśnie, co jest ogólne, właśnie tego, co jakby wykracza poza ciało. Wobec tego po co ciało w takim razie? Po co ciało, tak? U Platona wiemy, że to zasadniczo przeszkoda. Jak jest u Arystotelesa? Otóż Arystotelesa jest tak, że nie ma poznania anamnetycznego, nie ma jakiegoś nawiązania do tego, zwrócenia się do tego, co dusza jakoś zapamiętała, co po prostu zostało nam z tych wcześniejszych jakichś wcieleń, czy z tego stanu przed upadkiem, tylko musimy wszystko poznawać, rozpoczynając od poznania zmysłowego, rozpoczynając od tych konkretów, które są naszymi zmysłami poznawane, są jakoś interioryzowane i poznajemy je na poziomie zmysłowym, ale musimy teraz przejść na poziom umysłowy. Musimy przejść na poziom umysłowy. Jest też oczywiście wielką zasługą Arystotelesa, że bardzo dokładnie wniknął w naturę poznania zmysłowego i poznania umysłowego. O tym będziemy pewnie następnym razem mówić, bo jest to
dość ważne. Naprawdę jest to jedna z kluczowych kwestii, właśnie rozumienie poznania, specyfiki poznania zarówno zmysłowego, jak i umysłowego. Właśnie od tego zależy, czy rozumiemy specyfikę człowieka, tak, pośród zwierząt, bo to jest właśnie ta różnica między człowiekiem a innymi zwierzętami. Że człowiek jest zdolny do poznania umysłowego, a zwierzęta nie są do tego zdolne. I widać w współczesnym świecie, że wielu ludzi naprawdę nie ma za bardzo o tym jakiegoś pojęcia. I stąd też się bierze wiele. No to widać jakby w różnych obszarach. No taki pierwszy z brzegu, na przykład kiedy się widzi reakcję ludzi w związku z tak zwaną sztuczną inteligencją, prawda? Która oczywiście, że niezależnie od tych wszystkich metafizycznych zasad i pryncypiów, ona zawsze będzie, czy może być rzeczywiście straszliwym zagrożeniem dla ludzi. Przypominając to, że właśnie nie jest inteligencją, tak jak sztuczne kwiaty nie są wcale kwiatami, nie mają w sobie życia i po prostu nie mają nic wspólnego z kwiatami, tylko tyle, że wyglądają jak kwiaty i mogą być tanimi po prostu jakimiś protezami kwiatów. Tak? To tak samo sztuczna inteligencja może być taką protezą inteligencji. No w wielu przypadkach chyba faktycznie inteligencja nie jest specjalnie ceniona. No pierwszy przykład z brzegu, kiedy się rozmawia na przykład z byłymi posłami na Sejm, to wcale jakoś nie, no człowiek się dziwi, prawda, że to bardziej cieszy się wtedy, że ma inteligentniejszych ludzi na co dzień, tak po prostu przy sobie i pracuje z inteligentniejszymi. Więc widać, że inteligencja jakoś niekoniecznie jest w cenie i w takim razie no to na tych wysokich stanowiskach to, że inteligencja sztuczna kiedyś zastąpi człowieka, wcale nie jest takie nieoczekiwane. Powiedział, że to raczej ku temu właśnie będzie zmierzało, ale to wcale nie znaczy, że ta inteligencja jest faktycznie inteligencją, że coś rozumie. Właśnie dlatego, że jest to poznanie umysłowe czymś zupełnie odmiennym od tego wszystkiego, co potrafi zrobić maszyna, co też jest jakoś w gestii wszystkich tych biologicznych jakichś struktur, tak właśnie tych organicznych i żywych, tak jak zwierzęta, które niezależnie od swojej całej sprawności, takiej pseudointeligencji, tej sprawności intelektualnej w cudzysłowie, która powoduje, że potrafią orientować się w wielu sytuacjach, że mogą się wielu rzeczy uczyć, jednak pewnych granic nie są w stanie przekroczyć. Właśnie nie są w stanie przekroczyć tego, co tego drugiego żeglowania. Nie są w stanie tego drugiego żeglowania osiągnąć, czyli nie są w stanie poznawać tego, co jest niezmienne, ogólne. Mogą poznawać tylko za pomocą pewnych wyobrażeń, pewna pamięć, która gromadzi te wyobrażenia, która jakoś je grupuje, w jakiś sposób wiąże ze sobą i podobnie działają właśnie wszystkiego rodzaju maszyny, wszelkiego rodzaju jakieś algorytmy, sztuczne inteligencje i tak dalej, które nie robią nic innego, jak właśnie przetwarzają pewne takie bodźce, pewne jakieś informacje na jakieś inne. I widać, kiedy się zobaczy jakieś obrazy tworzone przez sztuczną inteligencję, to widać wyraźnie, że tego nie stworzyła prawdziwa inteligencja. Właśnie to jest bardzo charakterystyczne, bo kiedy się na przykład ogląda obrazek jakiegoś trzylatka, człowiek, jak wygląda człowiek na obrazku trzylatka? No to wiadomo, że to jest tak mniej więcej taki wielki jakiś owal, taki powiedzmy ziemniak, z oczami jak naleśniki i z rączkami, nóżkami, które wyrastają z głowy. Tak? Nie przypomina to człowieka w ogóle, a z drugiej strony właśnie bardzo przypomina człowieka, bo pokazuje nam, że to, co jest w głowie, jest jakoś źródłem do tego wszystkiego, co jest gdzie indziej. Nie? Jakby dziecko chwyta to, co jest najważniejsze, a nie koncentruje się na jakiejś tam krzywiźnie, na jakiejś tam powierzchni. Tak? To nie chwyta to, co jest istotą, bo rozum się budzi, jeszcze jest słaby, jeszcze jest taki niedoświadczony, jeszcze niewiele wie, ale już właśnie umie chwytać to, co jest ogólne. Dzieci bardzo dobrze potrafią, rozumują analogicznie, bardzo dobrze chwytają analogię. W metafizyce jest tak istotne. Natomiast maszyna, jakiś algorytm, oglądałem wczoraj akurat tak właśnie reklamę, na wzór jakichś tam reklam, jakiejś tam pizzy, robioną przez sztuczną inteligencję i to było nie tylko takie dość straszne i tam w komentarzach też ludzie pisali, że to wygląda jak koszmar senny, bo raczej to wyglądało jak pizza, która jadła ludzi, niż ludzie pizzę, ale właśnie to jest zadziwiające, że jakby to coś, co zrobiło tą sekwencję obrazów, a on zupełnie nie rozumiało tego, co przetwarza. To jest tak ewidentne, że to jest przetwarzanie czegoś, czego się nie rozumie. Tak niektórzy mówią na sztuczną inteligencję, że to jest taka stochastyczna papuga. Tak jak papuga powtarza pewne sekwencje dźwięków, nie rozumiejąc sensu zdania, które wypowiada. To nie znaczy oczywiście, że sztuczna inteligencja nie jest groźna, bo
małpa z karabinem może być dużo groźniejsza od człowieka z nożem. Właśnie dlatego, że może przypadkiem tam trafić bardzo, bardzo łatwo. I to tak by to samo jest, tak? Może być bardzo groźne narzędzie, to i jest, ale no, nie ma tutaj nic, żadnej inteligencji, żadnego przekroczenia tej bariery, a na poziomie metafizycznym to się wiąże właśnie z rozróżnianiem między poznaniem zmysłowym a poznaniem umysłowym. To w dużej mierze się z tym wiąże. Więc u Arystotelesa tego błędu oczywiście nie ma, więc to poznanie umysłowe jest ostatecznie, trochę przypomina to właśnie koncepcję Platona, a jednocześnie jest bardzo inna koncepcja, bo wychodzi wszystko od poznania tego, co zmysłowe i tego, co konkretne. I teraz jest taki moment kluczowy, dość trudny, który następnym razem będziemy dokładnie jakoś go przedstawiać, bo chodzi o to, że teraz trzeba z tego, co konkretne, jednostkowe, trzeba wydobyć to, co jest ogólne, to, co jest konieczne, to, co jest niezmienne. Tak? Trzeba jakby umieć wydobyć z tego, co jest materialne, co jest właśnie jakoś konkretne i materialne, wydobyć to właśnie, co jest jakby duchowe, co jest ogólne, co przekracza to, co jest materialne i konkretne. Trzeba jakby dokonać czegoś takiego, takiego jakby kroku, jakby nowy wymiar. W jaki sposób to się dokonuje? Otóż tutaj jakby pewne zasady, które dotyczą poznawania na poziomie zmysłowym, zostają przeniesione na poziom umysłowy. Na poziomie zmysłowym w ogóle jest taka zasada właśnie ogólna, jak się okazuje. Zasada, która mówi, że żeby coś poznawać, to ta rzecz poznawana jest receptywna, jest bierna. Nie może jakby posiadać pewnej cechy, którą ma ta rzecz poznawana. Arystoteles pisze tak, że żeby oko widziało różne kolory, no to nie może mieć jakiegoś tam koloru jednego. Nie może być zabarwione, bo wtedy by wszystko widziało na ten jeden kolor. Tak? Więc musi być jakby otwarte na wszystko. Tak samo wobec tego umysł musi być wobec tego właśnie wolny od tego, co materialne. Musi być duchowy, bo musi być zdolny do poznawania również tego, co materialne. Paradoksalnie, w którym poznać to, co materialne, musi być duchowe. Musi być właśnie czymś innym. Tak? Musi być wolny jakby od wpływu tego, co materialne, skoro ma być zdolny do poznawania. Musi być receptywny, musi być otwarty na wszystko. Tak? A jednocześnie tutaj pojawia się taki problem, a mianowicie musi być jakiś czynnik, który będzie tą możność, tą potencjalność, zdolność do przyjmowania różnych też właśnie wrażeń, musi je aktualizować. Musi być czynnik, który będzie je zmieniał z tego poziomu materialnego na duchowy, no bo ta właśnie zdolność do przyjmowania ma charakter umysłowy, duchowy, ponadmaterialny, wobec tego nie może przecież materia działać na to, co jest duchowe. Wobec tego musi być jakiś czynnik, który będzie jakby podnosił z tego poziomu zmysłowego na ten poziom wyższy. Musi być coś, i to nazwał to intelektem czynnym. I ten intelekt czynny to jest nic innego jak pewnego rodzaju takie światło, które jakby oświeca. Światło takie duchowe, intelektualne światło, które powoduje, że to, co jest materialne i konkretne, niekonieczne, zmienne, zostaje podniesione do tego poziomu wyższego. I teraz pytanie, czym jest właśnie ten czynnik wyższego rzędu? Bo problem polega na tym, że on z racji tego, że jest czysto duchowy, no to jest w takim razie niepodlegający tym ograniczeniom tego, co materialne, czyli wobec tego nie będzie ginął, nie będzie się zmieniał, będzie czymś właśnie, można powiedzieć, właśnie nieśmiertelnym. Może nie tyle wiecznym, bo powstaje jakoś, jest jakby związany z człowiekiem, więc nie jest odwieczny, nie przyczepia się do człowieka dopiero co powstałego, ale potem po jego śmierci zostaje. Czyli jest coś takiego w człowieku, co zostaje po śmierci. Bo Arystotelesa zasadniczo wydawałoby się, że człowiek jest takim biologicznym faktem, czyli dusza ludzka jest pewną taką, no trochę jak konstytucja w państwie, tak? Ginie państwo, no to i ta konstytucja ginie, no to, bo to jest jakby jego właśnie konstytucja. Tutaj podobnie, no ginie organizm biologiczny, czy to zwierzęce, czy roślinny, to ginie jego dusza, bo ona jest po prostu tylko jakby taką konstytucją biologiczną. Jest jakby całkowicie, mieści się w potencji tej materii, dlatego organizmy roślinne czy zwierzęce. I to samo będzie u świętego Tomasza, że organizmy roślinne i zwierzęce, jakby ich dusze oczywiście są śmiertelne i one nie wymagają jakiegoś aktu stwórczego. Żeby roślina czy zwierzę zaczęło istnieć, Bóg nie musi jakiegoś aktu dokonywać stwórczego, który by stwarzał duszę roślin czy zwierzęcia. Po prostu to wszystko już mieści się w ramach tej przyczynowości biologicznej.
tej właśnie fizykalno-chemiczno-biologicznej, która jest na świecie, po prostu. Natomiast tutaj tego być nie może, bo jest coś, co wykracza poza to, co jest biologiczne. Więc jest w duszy coś takiego, co wykracza, ale zasadniczo dusza jako taka, dusza ludzka, jest tak jak właśnie dusze zwierzęce czy roślinne, jest taką entelecheją, jest taką przyczyną i sprawczą, i przyczyną i formalną, tą wzorczą, i przyczyną celową, która stanowi taką konstytucję, istotę tego konkretnego bytu. Wobec tego pojawia się pewien problem, właśnie taka istotna aporia w filozofii Arystotelesa. Pojawia się pewien moment, gdzie właśnie sam Arystoteles już nic więcej jakby nie dopowiada i nie wie. Po prostu. Arystoteles też, no z jednej strony to jest trochę, wiadomo, niedobre, że się tak nie dopowiada, bo potem się jakby otwiera się furtkę dla rozmaitych interpretacji, o tym powiem następnym razem, o tych interpretacjach, jakie się pojawiały, bardzo różne i ciekawe, czym jest ten intelekt czynny. Czy to jest coś takiego, co no powiedzmy, no nie wiem, jakoś otwiera człowieka na jakąś tam eschatologię, tak? Czy to jest coś jednego dla wszystkich ludzi? Czy to jest takie światło intelektualne? Bo to jest trochę tak jak przez podobieństwo do poznania zmysłowego. Tak jak w poznaniu zmysłowym pewne rzeczy kolorowe mogą być przez nas oglądane jako kolorowe, ale do tego wymagane jest światło, które oświeca te kolorowe rzeczy. W ten sposób aktualizuje jakby tą barwę tych rzeczy. W ten sposób jesteśmy zdolni do poznania. Tak samo na poziomie poznania umysłowego musi być takie światło, które będzie aktualizowało właśnie te poznane, te konkrety na poziomie zmysłowego poznania, tak żeby one były po prostu przyjmowane przez właśnie ten wierny, receptywny intelekt, który jest otwarty na całą rzeczywistość, ale musi być jakoś aktualizowany. No i w takim razie pytanie jego otwarte, którego Arystoteles nie umiał odpowiedzieć, ale wcale to nie znaczy, że jest tutaj mamy do czynienia z pewnym redukcjonizmem, bo on wcale nie zanegował tego intelektu czynnego. Jakby nie zanegował tego, że w człowieku jest coś takiego, sam pisze, że jest coś boskiego, co człowieka jakoś przeżywa, ale to nie jest dusza cała, tylko jakby część duszy w cudzysłowie. Tak? Jest coś takiego w duszy, co jest ponad tym, co biologiczne. Ale dusza jako taka jest właściwie śmiertelna. To tak mniej więcej wygląda u Arystotelesa. To następnym razem powiemy, jak to wygląda w szczegółach. Też jeżeli ktoś chce przeczytać sobie jeszcze w takim większym, jakby zdecydowanie bardziej tak dotrzeć do wszystkich szczegółów, niuansów, to tutaj polecam książkę U podstaw jedności bytowej człowieka, studium z metafizyki osoby pana Arkadiusza Gdańca. To jest książka, którą polecam. Tam są pewne rozdziały takie na końcu dotyczące filozofii Karola Wojtyły. To tego nie polecam. Nie wiem, nie czytałem ich, ale na pewno nie polecam ich. Natomiast tutaj przez jakieś 2/3 książki jest bardzo dużo dobrej refleksji dotyczącej człowieka właśnie no, w tych wszystkich systemach, o których trochę częściowo żeśmy powiedzieli. No też jest oczywiście, to będziemy następnym razem też mówili, jak ktoś chce, to po prostu dzieła Arystotelesa, chodzi o traktat o duszy i tam zwłaszcza rozdziały druga i trzecia księga tego traktatu dotyczą kwestii tego, jak Arystoteles rozumie duszę ludzką, czym jest człowiek w takim razie, czym jest poznanie. To wszystko tam jest. Jak w takim największym skrócie to po prostu właśnie historia filozofii starożytnej, tom drugi, Dziewanie Reale, tam jest kilka takich niewielkich rozdziałów o poznaniu o duszy u Arystotelesa. To też jest bardzo, też następnym razem będziemy sobie dokładnie to czytać. Chciałem, żeby ten pierwszy wykład był taki bardzo prowadzający, żeby dawał raczej takie syntetyczne podejście do tego zagadnienia. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma.